Filip Żądek, minęło kilka lat i widzimy się znowu. Dzień dobry, Filip. No, dzień dobry, witam. Jak przebiegło ważenie? No miło, fajna sprawa. My już byliśmy wcześniej ważeni, bo jestem miejscowy, Artur przyjechał 3 dni szybciej, bo ze względu na badania koronawirusa podejrzewam. No i wcześniej nas ważono, no bo jak była taka możliwość, to tak nas ważono. Zawsze podziwiałem twoją karierę i zastanawiałem się, bierzesz walki jak leci, nie odmawiasz nikomu. Trudno było, powiedzmy, zdecydować się na Lightway? Powiem panu szczerze, tak. Ja już jestem zawodnikiem, można powiedzieć, bardzo starym, jak na sportowca. No i tak pomyślałem, zawsze mi się podobała adrenalina. Walczę teraz bardziej dla adrenaliny, dla siebie niż dla sukcesu, bo nie jestem młody. Ale no chciałem spróbować w tym, nie? Zawsze gołe pięści, głowa, taki typowy, bardzo ostry Muay Thai, taki od podstaw, jakby to powiedzieć. Konkretnie pod tą formułę robiłeś coś w tej chwili? Przygotowywałeś się z uderzeniami, zabezpieczałeś się, miałeś okazję z kimś posparować, ktoś miał doświadczenie? Akurat jeżeli chodzi o uderzenia głową, nie miałem. Mój trener Aleksander Kruk mnie tarczywał dużo na głowę. Raz byłem u prezesa, czyli mojego kolegi birmańskiego boksu, Macieja Skupińskiego, i trenowałem dużo w Krukdzimie właśnie u mojego trenera. Jeździłem też na sparingi do klubu Anko z Andrzeja Kościelskiego do Poznania. Tam jest dużo chłopaków, dużo też obcokrajowców i dobry poziom. No. To co, jutro życzę powodzenia i żebyście w dobrym zdrowiu ukończyli ten pojedynek, żeby to był dobry pokaz i Muay Thai, i birmańskiego boksu, czyli Lightway, i żeby naprawdę ludzie rozmawiali o tym pojedynku. Chciałbym bardzo. Dla mnie to jest w ogóle zaszczyt, że mogę zawalczyć z takim zawodnikiem jak Artur Saladiak. No. Tylko się cieszyć. Ja myślę, że dla niego też jest to spory zaszczyt, że trafia na weterana, który może nie jest na pierwszych stronach gazet, ale o którym każdy wie, że jeśli wyjdzie do niego, to musi po prostu dać z siebie wszystko. No nie mnie to oceniać, bardzo bym chciał. Zobaczymy jutro. Dziękuję, Filip. Dziękuję.